Witaj ponownie. Dziś zdradzimy kilka dobrze strzeżonych sekretów, najważniejszych rzeczy, które samotne kobiety chcą, aby mężczyźni zrozumieli. Mit idealnego mężczyzny to jedna z najbardziej pouczających tajemnic, które my, samotne kobiety, chcemy, aby mężczyźni zrozumieli. Wbrew temu, co wielu uważa, nie szukamy partnera, który sprawdza każde pole na nierealnej liście. Cenimy partnerów autentycznych, akceptowających swoje niedoskonałości i chcących wspólnie się rozwijać. Kolejnym kluczowym sekretem, który my, samotne kobiety, chcemy, aby mężczyźni zrozumieli, jest znaczenie autentycznej pewności siebie nad krzykliwym przejawem bogactwa lub statusu. Panuje błędne przekonanie, że dobra materialne lub ekstrawagancki styl życia są kluczem do zdobycia naszych serc. Jednak rzeczywistość skłania się bardziej w kierunku przyciągania pewności siebie i autentycznego poczucia własnej wartości. Prawdziwa pewność siebie polega na tym, aby czuć się komfortowo we własnej skórze i znać swoją wartość bez konieczności okazywania jej za pomocą materialnych symboli. Wnikliwym odkryciem, którym my, samotne kobiety, pragniemy się podzielić, jest to, że wolimy doświadczenia i przygody od prezentów materialnych. Chociaż prezenty mogą być dobrze przemyślane, wspomnienia utworzone na podstawie wspólnych doświadczeń mają głębszą i trwalszą wartość. To przygody, w które wspólnie wyruszamy, doświadczenia, które dzielimy i historie, które tworzymy, naprawdę wzbogacają związek. Doceniamy, gdy mężczyźni podejmują inicjatywę i planują coś, co obejmuje wspólne zainteresowania, eksploracje i możliwość tworzenia nowych wspomnień. Istotną prawdą, którą my, samotne kobiety, chcemy, aby mężczyźni zrozumieli, jest zasada, że w dziedzinie randek i związków czyny mówią głośniej niż słowa. Przesłanie jest tutaj bezpośrednie. Zamiast po prostu mówić nam, jak się czujesz lub co planujesz zrobić, pokaż nam. To małe gesty, wysiłki podejmowane bez pytania i wiarygodność. Twoich działań naprawdę wyrażają twoje uczucia i zaangażowanie. Głębokim sekretem, który my, samotne kobiety, chcemy, aby mężczyźni zrozumieli, jest siła tkwiąca w wrażliwości. W tym kontekście wrażliwość oznacza dzielenie się myślami, obawami, nadziejami i marzeniami lub okazywanie głębi emocjonalnej. Zrozumienie i docenienie naszej wrażliwości może znacznie pogłębić twoje połączenie. Chodzi o stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której oboje możecie być sobą, bez obawy przed oceną. Wreszcie, jednym z najbardziej wzruszających sekretów, które my, samotne kobiety, chcemy, aby mężczyźni poznali, jest głębokie pragnienie partnera, który nie tylko toleruje, ale wręcz kocha nasze dziwactwa. Nie są to wady, które należy przeoczyć, ale skarby, które czynią nas tym, kim jesteśmy. Kochać swoje dziwactwa oznacza akceptować całą osobę, łącznie z jej aspektami, które są nieoszlifowane i konwencjonalne. Ta akceptacja sprzyja głębszemu, bardziej znaczącemu połączeniu, więc poświęć trochę czasu, aby zauważyć i docenić te szczególne osobliwości. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że okazał się przydatny i jak zawsze do zobaczenia w następnym.